podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Dzień dobry. 19 odcinkiem pożegnam 2021 rok. Bardzo ważny rok, bo to pierwszy rok działalności podcastu prowincjonalnego. Jeszcze jest świątecznie, jeszcze jest noworocznie i niech tak zostanie jak najdłużej. W tym odcinku przeniesiemy się w czasie o 20 lat do Bożego Narodzenia 2001 roku. Jeśli chodzi o przestrzeń, to udamy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, by przyjrzeć się betlejemskiej szopce, która od wielu, wielu lat przyciąga ludzi do tego miejsca. Głównie rodziny z dziećmi. Nic dziwnego, mnóstwo ruszających się figurek, dźwięki, szum wody i co roku jakiś nowy element. Dziś szopka ma ponad 150 elementów, czyli w ciągu 20 lat, jakie minęły od nagrania, nieco się powiększyła. Ale nie o liczby i statystyki tutaj chodzi. Inauguracja szopki odbywa się zawsze tuż przed pasterką. W bazylice gaśnie światło, celebrans uroczyście wnosi figurkę dzieciątka. Po dojściu do szopki rozpoczyna się śpiew fragmentu Martyrologium Romanum, mówiącego o czasie i miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu śpiewu kapłan kładzie figurkę w żłóbku, szopka rozbłyska światłem i rozpoczyna się śpiewanie kolędy. Za zdjęcia do ilustracji odcinka dziękuję ojcu Tarsycjuszowi Jędrzejowi Bukowskiemu, Bernardynowi z Kalwarii Zebrzydowskiej, a moim rozmówcą 20 lat temu był ojciec Melchior Cichy. Ta szopka, podejrzewam, jak wszystko, co związane z tym miejscem, ma dosyć długą historię. W tej postaci szopka już jest od kilkudziesięciu lat, to znaczy przynajmniej od lat 60. Przedtem była troszeczkę mniejsza w jednej z naszych kaplic przy bazylice, więc miejsce było ograniczone. W tej chwili jest ona w bazylice w środku. Możliwości powiększania były większe. Co takiego zmieniło się w niej właśnie w latach 60? Zaczęto umieszczać elementy ruchome, które obrazują różne aspekty życia społecznego, a więc ludzie, którzy wykonują zawód kowala, szewca, piekarza, sprzedawcy, ktoś rąbie drzewo. Ktoś łowi ryby. Jest to zwrócenie uwagi na to, że kiedy narodził się Chrystus, to Jego narodzenie obejmuje wszystkich, wszystkie zawody. Wszyscy, którzy są na tej ziemi, to narodzenie Chrystusa ma wpływ na nich i na ich pracę, i na ich zawód, na ich wykonywanie codziennych obowiązków. Jest to takie rozszerzenie, jakby pokazanie, że narodzenie Chrystusa jest czymś, co dotyczy każdego człowieka, każdego zawodu. Mógłbyś mi coś opowiedzieć o tej szopce? Co ci się najbardziej podoba? Co widzisz? Pana Jezusa. A który element ci tak szczególnie zainteresował? Bo tu strasznie dużo rzeczy się rusza. No, tam jak robię drzewo, tam wkłada do pieca, tu pływają kaczki. A tamten budynek z tym takim ruchomym kołem, to co to jest, młyn? Tak. Nawet kołyska jest ruchoma. Też. A tutaj w tym stawie, to co to, łabędzie? Łabędzie i kaczki. Tam tańczą. Kto tańczy? Górale. I krakowiacy chyba też. A tamten pan z tą taką łopatą, to co on tam robi? Dokłada do pieca. Oprócz postaci są też budynki, jest tam wiatrak, widzę. To ma przypominać Betlejem, prawda? To ma przypominać Betlejem, ale to takie Betlejem polskie, prawda? Betlejem polskie, bo Chrystus narodził się w jednym miejscu, ale on się narodził dla wszystkich ludzi.
gdziekolwiek mieszkają, więc jego narodzenie jest także i tutaj, u nas. Jakie polskie elementy można by wymienić w tej szopce? No więc są tańczący górale, tańczący krakowiacy, prawda? Młyn wodny to także jest, przecież była polska tradycja, i młyn wiatrowy. To są takie aspekty, które są związane z naszą ojczyzną, mówiące, że to jest także narodzenie Chrystusa polskie dla nas, także dla Polaków. Jest palma, ale jest i polska tradycyjna choinka. Jest i polska tradycyjna choinka. Są ptaszki, które śpiewają, które cieszą się. Te polskie ptaszki, skowronki, które cieszą się z tego faktu i które tak urozmaicają tą szopkę. Jest także pustelnik, który... Kalwaryjski pustelnik? Pustelnik taki kalwaryjski, prawda, który opuszcza swoją pustelnię, idzie do kaplicy, dzwoni na Anioł Pański i później po chwili znowu wraca do swojej pustelni, tam chwileczkę przebywa i znowu te drzwi się pomału otwierają, on wychodzi majestatycznie, ciągnie za dzwonek, dzwoni dzwon na Anioł Pański, więc to są te aspekty polskie. Oprócz tego oczywiście są i te pasterze, takie pasterze tam, kiedy Pan Jezus się narodził, jak i pasterze polscy, ale są i też i czej królowie, którzy chodzą do stajenki z wielbłądami, ale są także i polskie owieczki, i polskie zwierzęta, konie, konik polski, prawda? To wszystko jest to jakaś połączenie Betlejem, tam w Ziemi Świętej i polskiego Betlejem, które jest tutaj w Kalwarii, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym miejscu. Spróbujmy opisać tę szopkę za pomocą liczb. Czy ojciec wie, ile tu jest postaci, ile tu jest figurek, albo jak dużą przestrzeń zajmuje ta szopka, ile to jest metrów kwadratowych? No więc szopka ma ponad 100 figur różnego rodzaju, włączając także i budynki, prawda? Włączając także i te elementy ozdobne. Jeżeli chodzi o powierzchnię, nie zastanawiałem się, ile ona może mieć powierzchnię. No, spróbujmy określić. Więcej 10. Na 15 metrów będzie, prawda? 10 na 15 metrów, więc... Tak też myślę. Tak. Może troszeczkę więcej. No jest wysoka, jest ta wspaniała panorama, która jest panoramą betlejemską, palmy, prawda? Panorama betlejemska, ale już później poniżej tej panoramy to już mamy domy takie, prawda, troszeczkę przypominające polskie zagrody. Jak długo trwa przygotowanie tej szopki? Więc tak przeciętnie 3 osoby pracują dziennie przez około 2 tygodnie w okresie Adwentu. 2 tygodnie, przynajmniej 2 tygodnie to zabiera, żeby 3 osoby te umieściły, sprawdziły, czy mechanizmy dobrze działają, i ustawiły te w odpowiednim, bo tu są i także i kamienie, naturalne kamienie, prawda, i woda, która płynie. A kto jest kierownikiem budowy? Bo to na pewno musi być jedna osoba, która czuwa nad tym, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Od lat jest kierownikiem tej budowy ojciec Jonasz, który to robi z wielkim zapałem, z wielkim oddaniem. Także pomaga mu, jest także brat Franciszek, i inni, którzy pomagają. Brat Franciszek, który jest zakrystianinem, prawda? A ty byś mi mogła coś opowiedzieć? Co widzisz? Ja mam sopkę i mam okulary. Sopka kręci się. On łapie ryby. Mhm. A to w ogóle co to jest za budynek? Chyba młyn jakiś, tak? No. I płynie woda? Woda płynie i tam daje się pieniążki. Mhm. Podoba ci się ta szopka? No. A tam z tamtej strony? Co tam się dzieje? Co to za figurki? Tam się daje pieniążki. Nie wiem, czy dobrze widziałem, a tam jakiś słoń nawet idzie. To jest słoń. Mhm.
robi siko. Aha, no tak. Jest duża, ładna. Wszystko się w niej prawie rusza. Jest ryba, który łowi ryby. Jest pan, który naprawia buty, który je robi. Tam w środku? Widzimy go tu przez drzwi. Ślusarz. Mam ślusarza, który... Może cieśla raczej? No może cieśla. Nie wiem dokładnie. A ten, ta figurka tutaj? To jest jakiś pan, który... Nie wiadomo, co robi. Nie wiadomo, co robi. Tutaj jest pan z koszem pełny ryb. Jakiś pasterczyk. No i mnóstwo żab. Tak, jest dużo żab. Ze wszystkiego stawu. Jest dużo gęsi. Obok tego jest jeszcze owieczka. I pasterz, który je pilnuje. Szopka, jak należało się spodziewać, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Głównie dzieci tutaj stoją i podziwiają. Tak, bo to dla nich jest coś takiego wyjątkowego. To dzieci lubią takie rzeczy, kiedy zobaczą coś takiego małego, ruszającego się, coś nietypowego, prawda? To jakoś przyciąga wzrok. Patrzą, proszę zobaczyć na te twarze dzieci, patrzą tacy zachwyceni, zapaczeni, oczy mają, także nie wiedzą o całym świecie, tylko wpatrzeni, co tam się dzieje. I ten ryba, który tam łowi te ryby, i ci tańczący, i ten, to drzewo piłuje, jedni piłują drzewo, drudzy rąbią drzewo. No to wszystko jest takie interesujące, zwłaszcza dla dzieci, ale dla starszych też. Żeby podnieść wartość edukacyjną podcastu, dodam, że pierwsza bożonarodzeniowa szopka powstała we włoskim Greccio, a wykonał ją Giovanni di Pietro di Bernardone, czyli święty Franciszek z Asyżu. Gdybyście akurat byli gdzieś w pobliżu Kalwarii Zebrzydowskiej, to garść informacji praktycznych. Szopkę można oglądać codziennie od 6 do 17.45, z wyjątkiem sobót i niedziel, bo wtedy szopkę można oglądać do 18. Wszystkie mechanizmy uruchamiane są pomiędzy nabożeństwami w bazylice. Za wsparcie w 2021 roku dziękuję moim patronom z patronite.pl, Instytutowi Nauki Lektykon, Elżbiecie, Joli, Alfredowi, Filipowi i Markowi. Dziękuję za wszystkie maile, komentarze, lajki, subskrypcje, życzenia świąteczne. W nowym roku życzę wszelkiego dobra w niepoliczalnych ilościach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu prowincjonalnego.